Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Days Gone. Dzisiaj rozpoczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli przy zadaniu Stacker. Vic, mam dla ciebie robotę. Nikt inny nie da rady. O co chodzi? Pamiętasz, jak zabrałam cię na przejażdżkę? Jak zginęło żarcie? No, Wheeler miał wtedy warto. Ale postanowił sobie urozmaicić czas. Wszystko zabrał, a potem uciekł z kilkoma ludźmi do obozu na północ od jeziora Patchens. Wiesz, kto to? Tak, wiem. To znajdź sukinsyna i go zabij. Ma przy sobie zegarek. Wciąż działa. Przynieś mi go. Wheeler, jasne. I kto tam baty dostaje takie? O, koleś się zawiesił, albo breakdance'a daje. Dobra, go. No i trzeba zatankować znowu za cały bak. Przyjechałeś po swój motor, nie? Ajajaj. Hej, Zani. Idę, 18 koła tutaj. Ło, to można tankować. Na razie. Na razie, Zani. Przestań się ubijać. Chcesz jeść? Research. No idealnie. Dobra, to najpierw zrobię to. Okej, ale niestety nie da rady szybciej tu pojechać. Tylko... Co koleś? Sęczon, słyszałem, że wpadłeś gdzieś na kanioły. Hej, Mike. No, chcieli pokroić Jeremy'ego Givensa. Boże, co sprawia, że człowiek porzuca swoją naturę i staje się jakąś pierwszą gwiazdą? No, wiesz co, 9 posiłków dzieli nas od totalnego chaosu. A moim zdaniem już dawno przekroczyliśmy tę liczbę. Tak, może i tak. Dzięki za uratowanie tego dzieciaka. Znajdziemy mu jakąś robotę. Może uda się powstrzymać ten chaos. To tutaj, to musi być obóz Wheelera. Muszę tam pójść pieszo. Dammit. Hej, ja dobrze jadę? No dobrze. Tylko kurde, przez obóz jadę. No właściwie nikt nie powiedział, że... czy jestem na miejscu. Idzie ziomek dalej? No idzie. Dawaj. Coś tam jest. Idę swoje robić. Ten niech się zastanawia. Chyba nie ma sensu, no, w ogóle gadać, skoro wiem, że ten, no, wcale to nie umarłaś. To chyba z przyzwyczajenia. Ale przychodzenie tu czasami i gadanie z tobą było... Tylko dzięki temu nie zwariowałem, wiesz. Dlatego... Dziękuję. No i to już chyba ostatni raz w tej lokacji. Oby. Ty stoi koleś? Nie, nie stoi. Dobra, gdzie ja teraz tutaj? Go. Co to? Oliwko. Słyszałem coś. Ludzie idą! Biegasz jak kot spęk. Oj, oj.
Dużo ich. Kończy mi się amunicja. Trudno. Wheeler, tu jesteś, sukin synu. Gładko poszło, muszę przyznać. A, chociaż bezstratnie będzie. Zegarek, tutaj jest. Benzyna. Biedny ten obóz. Rudasy, no. No to jazda. Chyba wystarczy. Dobra. To mamy. Kupce nagród. Kupione. Nie zrobione. Tego się zrobić nie da. Ok. We go tutaj. Kurde, tylko gdzie jest ten Niro, który ja ominąłem? Się nie okazało, że nie mogę go znaleźć teraz. Tutaj nie. To już wiem. Tu... O, jest! Dobra. Mam kolejny punkt. I tu jest jeszcze. Koniec świata. Punkt Niro przy tunelu Roach. No to już w domu. Dara. Deacon St. John, zgłoś się. Moment, ja go znam, otwieraj. St. John, słyszałem, że wpadłeś dziś na kanibali. To już było. Hej Mike, no, chcieli pokroić Jeremiego Givensa. Mogłaby dać 4K repy. I staje się jakąś pieprzoną bestią. No, wiesz co mówią. Tucker, dorwałem go. Dobra robota. Wheeler pewnie żałuje, że zadarł z Aidą Tucker. Nie, myślę, że teraz to już niczego nie żałuje. Zaktualizowałam ci konto. Poczekaj, jeszcze zobaczysz. Jeszcze namówię ciebie i Buzera, żebyście do nas dołączyli i zostali częścią rodziny. Nie. To życzę szczęścia. Patrz, 4 koła. Nie, 2300 to nie to. Aj. Szkoda. Trochę sobie nogi. Oj, ale ja źle to policzyłem, że już jest 25 tysięcy do zrobienia, a mam 18 dopiero. No to kiepsko. Dobra, co tu kolejne? Aha. To. A to prosta piłka, bo już wiem gdzie. Hehe. I co, na szybko będzie tutaj? Nie. Będę. Okej, okay, no to tak robię. Ej, właściwie to mogłem jednak do Żelaznego pojechać. Przynajmniej bym się zatankował, hej, a tak? Hej, jak dotarł do obozu? Kiepsko to wymyśliłem. Tak, jest trochę roztrzęsiony, ale nic mu nie będzie. Dobrze, dobrze.
Żelazny mówi, że zgłosił się do roboty na moczarach. Wierzysz? Jest stacja po drodze, no to może dojadę. Oj, mu wierzę. A ja mogę o coś zapytać? Czy mówi do ciebie Perpani? Tak, skąd wiedziałeś? Zgadywałem. Na radę. Jadę. O, krab. Nie lubię tego sierpa. O, czy to są jaja jakieś? Za darmożkę. No tak, potrzebuję paliwa. Właśnie tak. Full. Jestem, czy jacyś wieczyści jeszcze tam będą po tej powodzi, którą na nich spuściliśmy. Co? Słyszę już coś. A może to radio tylko? Nie no, jest śmieciarz. To taki nie najgorszy, tylko ten jeden z lepszych, nie? Kurde, padniesz? Skąd ten? Wyjęłaś, nie mam czasu. Chowanego mam z tobą. Znajduchy, kuśwa jakie. O, czy ty żartujesz? Czy ścieżko? Przybliżało L3. Widzę, zapomniałem, że to ta snajperka, która w łeb wycelować. Oj, oj. Tam.
Okej. Prąd nie działa, no jasne. Due. Tu nic. Szczerze, jasne. Dobra, cztery pykły. Pytanie, czy tam czegoś... Ale widzę paliwo. Ach, to sokole oko. A, no i proszę, to się nigdy nie skończy. No to jazda. Nic nie ma. O, ale tu będzie jeszcze gra, jak coś czuję. Pewnie, że jest. Git. A! Odpalaj, Deacon. Zamknięte. O nie. Nie wiem, czego brak. Gdzie to tutaj znaleźć? Chciałem go zabić, ale widzę, że on specjalnie nie chce mnie zauważyć. Nic nie. Dziwna sprawa. Może samochód muszę rozebrać jakiś. Bo właściwie zaczyna nic mi nie pozostawać. Bezpiecznik, gdzie będzie bezpiecznik?
zjebany. Ostatnie dwa auta. No ich nie ma tutaj. No nie wiem. Patrz. Nie ma. O Boże, niebezpiecznik. Wystarczyło naprawić. Aj. Dobre. No i to ja rozumiem. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Nie. A, to brudas. Dobra, to już wszystkie. Zawsze mi zostanie, chociaż jeden, nie? Dobra, idą. Tak, idą i tak. Nie była zbyt obfita tamta jednostka. Tu jest mój iniektor nirowy. Tylko to mnie nie... Jest. Superancko. Tak, iniektor niro. Ciekawe, czy jeszcze działa. No i co teraz? Dobra, w zdrowie chyba pojadę. Tym razem niech będzie. Jep. No to do dzieła. Zadanka ostatnia. No to można śmigać do Majka. Hej, coś tu jest. To tylko Deacon. Tylko Deacon. Czekaj, zaraz będziesz dzwonił do mnie po jakąś pomoc. Tylko Deacon. A, przełomowy moment. Znasz drogę przez przełęcz Tilsena. Raz mówiłeś, że... Nic ci nie mówiłem. Idź już. Oj, no weź, nie pomogę ci. Weź na bazgraj chociaż mapę.
O tym wszystkim, co zrobiłeś? O wszystkim, co zrobił. A może pogadamy o tobie, staruszku? Ha? Obóz Shermana, to co ty zrobiłeś? Wynoś się, nie zawracaj mi głowy! Słuchaj, jeśli... A jeśli mógłbyś to cofnąć, naprawić? Tej nocy, kiedy wsadziłem Sarę do śmigłowca, poczułem ulgę. Pojebana sprawa, co nie? Bo mi ulżyło. I z czymś takim się męczyłem. A teraz ganiasz za cieniami. Myślisz, że jak znajdziesz tę kobietę, o ile w ogóle żyje, to wszystko się naprawi, poskleja? Nie wiem, ale muszę spróbować. Dobra. Jeśli to zrobię, to czego chcesz, pokażę ci drogę przez przełęcz, to tu nie wrócisz. Dobrze? Obiecaj mi, że tu nie wrócisz. Rozumiem. Sad story. O kurwa, muszę porozmawiać z Buzerem. Ej, ale jak się z tym chodzi? Dobra, najpierw zrobię pewną rzecz. Bo ja tu odblokowałem trzeci poziom, halo? I do tej pory nie kupiłem jeszcze pewnych rzeczy. W sensie, co dla nas zrobiłeś? No, z wieczystymi w ogóle, ja tylko... Wiem, 24 że koła. Inaczej nie można było postąpić. Tak. Słuchaj, Blair, nie jestem dumny z tego, co musiałem o, zrobić. O, krap, 800! Musiałem... Dobra, i tak mnie stać, musieliśmy. Tak. Oni już tu zmierzali. Tak, tak, wiem. Nie musisz mi się tłumaczyć. Byłam tu, kiedy zaatakowali. Pamiętasz? Teraz tak. Ja... Wyzwoliciele. Chyba po prostu nie, jestem zmęczony. Stąd to ja potrzebuję przede wszystkim snajpę. Tą snajpę. Postrzelać pokazanek 5. Lipa jaka. Dobra, biorę tą. Wiesz, nie mogę ręczyć za ten sprzęt. To? No nie wiem. Grubasek, SMP. Wyżej ma nic lepszego. Ale coś z tego powinienem kupić i tak. Dobra. Kiedy używam pistoletu? Pistoletu używam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy skończy mi się amunicja w karabinie. No i wtedy... Wtedy co? Celność. Dobra, wezmę Uzi. Gość, który mi to sprzedał, mówił, że to działa. To jest lipa, ten pacyfikator. Straszna lipa. To shotgun tak naprawdę. Chłe. Klasa 3-4. Dobra. To jest shotgun też, jasna sprawa. Właściwie nic więcej. No ewentualnie to, ale... To strzelność akurat do mnie nie przemawia. Tutaj magazynek lipa, wszystko inne lipa. Dobra, nic więcej. O Boże, magazynki. Jak bajecznie. Pyk. I teraz może się okazać, że jak ja kupię to, to będę miał dostępny magazynek. Słat 10, 1500. Dobra, kupuję. Nieźle. I dawaj teraz. Jest! Okej. 15 miał w magazynku. A teraz ile będę miał? Pokazuj. Słat 10, 45. Ładnie. No to still lepiej niż w obecnym MVS-ie. Nice! To mi się podoba. Dobra. Zupełnie ammo. Okej. Okej. Teraz to już jest. Git. Do tego też trzeba. Już obozynek mam. 7.
Mam, jest wyposażona, jest. Dobrze. SMP jeszcze mógł kupić. SMP. Pewnie jeszcze tak, kupię. Całkiem nieźle. To wygląda teraz. 45. Bajeczny. Dobra, czy coś jeszcze bym ja tu chciał? Ciebie, dziewczyno. Rising. 35. A to ciekawe. Może. Nie wiem, co to znaczy to 45 plus. A, już wiem. To ile mamy obecnie w magazynku. Dobra, to kosztuje dwa koła, to jest... nie, to jest shot. Słabszych obrażeń i obalającej broń ta nadrabia wysoką szybkostrzelność i celność o walce dystansowej. To co mam nie wystarczy. Chociaż kurde, chętnie bym spróbował tego. Kupię sobie właściwie, patrz, 15 tysięcy jeszcze mam, na co ja to mam wydać? 7, 5. Dwa, 200. Ej, a jakby się okazało, że to jest taka sama broń, co mi dał Scooper, jak on tam, Schizo? No sprawdzę. Tak dla jasności, nie przyjmuję zwrotów. Dawaj mi karabin teraz. Ile on tam miał? Czekaj. C8. 5. Tutaj mam 7. Na razie... Zaopatrzenie. To powinno zadziałać. Ile ma? 7. Ten też ma 7. Dobra, no to wszystko jest jasne, że wolę to nie. Jednak... tak, dobrze. Dobra. On. Tutaj nic nie chcę z tego. Tu mam git. Tu też jest ok, słod. Ej, a do pacyfikatora nie można kupić tutaj w magazynku. Taka lipa. Ile hajsu? 12 koła. No to jeszcze sprawdzę Risinga. Chociaż halo, halo, bo ja jeszcze do motoru muszę kupić parę rzeczy. No, to może wystarczy tutaj modyfikacji. Jak wystarczająco się obkupiłem. Uważaj na siebie. Uważaj. Deacon St. John, co u ciebie? Baz, wydajność. Wszystko jest, jest. Jehee. Oho, 2 i 4, no widzisz. Ładnie. Jeszcze? 3 sakwy teraz. Tu. Coś daje. Czy nic nie daje, szkoda hajsu. Szkoda hajsu, nawet jak mam go pod dostatkiem. Dobra, wszystko. Wszystko kupione. To mógłbym chcieć. Kurde, potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. Dobra, jasne. I git. I do buzera. O, nie mogę wsiąść na motor. W pani później, będę miał nowe graty. Wiem, że mnie oszukujesz. Nigdy tego nie macie nowego. Halo bus. Ruszając dalej, spotkanie z buzerem pchnie naprzód wątek fabuły i spowoduje zablokowanie dostępu do Lost Lake na czas wyprawy z żelaznym Mike'em na południe. Pamiętaj więc, żeby wcześniej zdać wszelkie zaległe trofea i odwiedzić sprzedawców. No, czyli świetnie, że to zrobiłem. Tylko nie zdałem trofeów. Zablokowanie dostępu do Lost Lake na czas wyprawy z żelaznym Mike'em na południe. No dobra, ale... Kurde, no mam te trofea faktycznie. To mógłbym zdać, ale muszę przecież jechać do Tucker, żeby to zdać, bo tutaj... Tutaj już nie chcę tego oddawać, bo już mam full repę. Zobaczy, czy w ogóle, czy jest co oddawać. Kiedy wieczyści zaatakowali, to myślałem, że już po nas, wiesz? Ile to daje? 10? Czy... Tak, wiem. Jak ja to liczę? Co zrobiłeś, wiesz? Aha, 2...
Jak się z nimi rozprawiłeś? 3. Chryste. 5, 13, tak, cały jest tam. Szkoda, kurde, zabawy za cholust. Dobra, na razie nik. Dobra. Czyli będziemy lecieli na jakąś kurde mocarną wyprawę. Czyli mamy buzerka, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Ja się z wami żegnam i na razie, cześć!